Zaprośmy pierwszego wojownika, którym jest 27-letni reprezentant klubu Pirania Grappling Gdynia. Mierzący 184 cm wzrostu, ważący 93 kg i 300 gramów. A jest nim Artur Niebrzynowski! Now allow me to reintroduce myself. They call me J-O, N to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speechless, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is our credit, he the air apparent. A do narożnika czerwonego zapraszam 26-letniego reprezentanta klubu Octopus Łódź. Mierzący 190 cm wzrostu, ważący 92 kg i 850 gramów. Marcin Fifek Filipcza! Got something to say to me, say it. You know I've been waiting so patiently. This is my legacy. Y'all don't believe me, they wait. Basically, I have been running things. You can just go on and take us a year. Love when they hated me, put that on everything. Not on my level, you can't be the enemy. This is the plan that we showing them anyway. Hit up the lawyers and give them the NDA. Woo. This is the brand new, this is the brand new. Nothing you can do, nothing you can do. And there ain't no thing that you'll be taking from me. Man, that I came from nothing, made it something. Name is buzzing, call me Ryan Gosling. Hey, girl, know that they gonna love me more when I'm gone. I'm retired to throw them the kind of things that I'm gonna be feeling like a god. Because this is forever. And there will be no surrender. You know that this right here forever. No surrender, it's forever. You know this right here forever. No surrender, it's forever. You know this right here forever. I make it dead and alive, make it dead and alive. I make it dead and alive, dead and alive, yeah. I make it dead and alive, make it dead and alive, la la la. Really, I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. The legacy live on forever. Yeah, remember the legend and know that he never surrendered. Because this is forever. And there will be no surrender. You know that this right here forever. No surrender, it's forever. You know this right here forever. No surrender, it's forever. You know this right here forever. Szanowni Państwo, za nami czwarta walka dzisiejszej gali. Zwycięzcą tego pojedynku przez nokaut techniczny zostaje Marcin Fifek Filipcza! Marcin Filipczak, Marcin, gratulacje za wygraną. Dziękuję bardzo. Co jestem, to wygrywasz. No, drugi raz i jest drugie zwycięstwo. No właśnie, jak się dzisiaj walczyło? Ciężka walka, bo jednak chyba zadecydowała ta fizyczność twoja. No, udało się go przełamać właśnie fizycznie. Czułem, że też zaczął ciężko oddychać, ale wiedziałem, że mam jeszcze zapas, bo ciężko trenowałem tlenowo. No ale już jak widziałem, że go przewracam, widziałem tą fizykę, jednak to dążyłem ciągle do tego. Zaryzykowałeś tam, widziałem, poszedłeś po dźwignię na nogę i niewiele brakowało, by wyszła ta dźwignia, ale trenerzy krzyczeli, żebyś przestał. No to jest taka moja głupia trik. Na treningach jestem mistrzem skrętowego, jak próbuję walczyć, to nigdy nie wychodzi. I się zawsze podpalę i drugi raz z rzędu nie wyszło. Czułeś, że panujesz w tym momencie, kiedy już zacząłeś uderzać tym gradem ciosów? Tak, już chciałem, że sędzia mówi broń się, to już wiedziałem, żeby tylko podkręcić, żeby go nie wypuścić, już będzie koniec. Które to zawodowe zwycięstwo twoje? Pierwsze.
A wcześniej miałeś te wszystkie proamy, prawda? Miałem trzy zwycięstwa i zawodowe miałem debiut, zwycięstwo w Sudolskim na Babilonie. To miałem tam 8 dni przed tym zastępstwem i wtedy niestety przegrałem. Komuś podziękować chcesz? Tak, na początku rodzinie chciałem bardzo podziękować. Później mojemu głównemu sponsorowi w firmie Filmtech. Bo jeżeli on mnie sponsoruje, dzięki temu nie muszę pracować, tylko mogłem się skupić głównie na przygotowaniach. Po wszystkim trenerom. Adrianowi Dziarnowskiemu, Tomaszowi Popolskiemu, Przemcze Szyszcze z Fit Fabric Challenge, Tomaszowi Paczyśniemu, Tomaszowi Powareckiemu. Wszyscy pomagają mi się przygotowywać. I sam, i wszystkim kolegom z klubu, i przyjacielem. Marcin Filipczak. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.